Na cudzym nieszczęciu kontent cenzurowy. No i wpadli w westernu. Pokaż, jak wchodzi się do westernu. Chcesz mnie obrazić? No to mistrzostwa świata w grapplingu. Opowiedz coś, Paweł, o naszych gościach, którzy nas odwiedzili ostatnio. Paweł Wadas i ekipa. Ogólnie słyszałem, że narzekali na to, że musieli zapłacić jak za zboże, za wejściówkę. No i trochę to prawda, bo ich wyliczyliśmy trochę więcej. To z Wrocławia. No tak to spoko. Dobrze, że przyjechali. Może częściej będą przyjeżdżać. Max nie jest zadowolony. Digital was a lot of time. Since. Two times. How was it? Awesome. Fucking sick. Yeah. And very interesting game because he's not doing a lot of no-gi stuff, so it's really good jiu-jitsu, but strange for no-gi. The guard is strange. It is strange. Just the hooks and elevations. Sweeps, yeah. Hooks, butterfly hooks, you're lifting me all the time. I wanted to do the tripod facing, but you were lifting me the whole time. Tough opponent, right? Really, really good. You didn't manage to submit him, right? No, nothing. Didn't manage to pass even. Oh. Really good. Zapraszam na seminaria z walki ulicznej. Różne myki będę pokazywał. Można mnie zapraszać. Jeśli twój klub jest zainteresowany... Co się działo wtedy? Albo ten, albo ale ty musisz metropolii. Zawsze powódź nagrywać, człowieku, na cudzym nieszczęciu kontent cyzłowy. No, tak nabuzowany, że wjechał się na tą matę, dajewał z 9 punktów, przy okazji dostał dwie kary, zaczął gadać coś do swoich ziomków, później coś się odezwał w trakcie walki. No i dostał trzecią karę, na koniec wypadli poza matę. Wrócili, coś tam powiedział do sędziego. Chyba narożnik coś powiedział. Do... Albo narożnik coś w tym stylu. I się na rozgrzewce coś tam boksował. Tak! Robił bieg bokserski na rozgrzewkę. No i dostał dyskwalifikację później, wygrałem 9-0. A był western? Był western, był. Pokaż, jak wchodzi się do westernu. Ja tu przełapuję togę. O. I to jest western. No i ktoś silniejszy. I tak masz na zbyt precyzyjny chwyt. O, to jest western. No i kto wystrzeli pierwszy. I Szymek ode mnie z grupy miał pierwszą walkę z typem, który był tak samo elektryczny jak Szymek. No i wpadli w western. Mniej więcej 25 sekund trwała walka, no i Szymek wystrzelił jako pierwszy i wygrał. No w drugiej niestety zabrakło już mu siły, żeby walczyć. No i nie dopiął dwóch trójkątów i gość przeszedł mu gardę. Ale jakby to by było jeszcze bardziej zabawniejsze dla was, jakbyście zobaczyli, jak Szymek padł, bo były dwa trójkąty, gość standardowo tym double underem go przeszedł i później Szymek zrobił takie... Już. Ja moje ręce na biodra szło. Co robimy? Robimy.
Marcina, ty też na tych? Na Eurosach będziesz startował? Pomyślę. Jakieś mastersy, czy adulty, czy co? Chcesz mnie obrazić? Nie, pomyślę, wiesz, bo dziwne jest to cały czas, że IBJJF-y w mastersach mają inny rule set niż w adultach dla czarnych pasów. No nie ukrywam, że to jest takie trochę demotywujące. A w adultach chyba nie, chyba jak będziesz tam nie czuję się na tyle przygotowany, żeby... Ale tam nie trzeba mieć jakichś punktów też? Tylko na kimono, na nogi nie trzeba. Okej. Okay. A no chodzi głównie o skręty, nie? No przekładanie nogi, no jednak ta gra wygląda wtedy zupełnie inaczej. No zobaczymy, jeszcze chwilkę jest. Jeszcze mi się ręki za krótkie. Grzegorz, I think he's a good example that he's technically very good, but he's facing the guys in the lower belts who are not such good technically, but they are extremely aggressive, powerful, and so on. And when your technique is not perfect, but it is just good, just it is good. Not enough to beat the sure. aggressive and strong guys. So. But I think in the future it will pay off anyway. Czyli tresy, jak jest tak nade mną kamera. Co to za okazja? No to Mistrzostwa Świata w grapplingu w Astanie za tydzień. No i Jędrek chciał się przygotować w kimono. Ile było? 6-4. Dla mnie, bo tu usiadłeś. Ja usiadłem. No i mnie dopadł starszy pan w kimonie. Wygrałeś. Kurwa, gówno punktem. Co ona widzi, co on widzi?